Monsieur le Commissaire, chers collègues, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à notre 33e session plénière du Comité européen des régions. Est-ce qu'il y a des objections sur l'ordre du jour qui vous a été communiqué? Je n'en vois pas. Alors l'ordre du jour est adopté. Je vous pose la même question sur le procès-verbal de la 132e session plénière des 5 et 6 décembre de l'année dernière. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Alors, le procès-verbal est adopté. Chers collègues, ces dernières semaines ont été marquées par des événements tragiques. Je pense évidemment à notre collègue, le maire de Gdansk, Paweł Adamowicz, poignardé le 13 janvier lors d'un gala de charité et décédé le lendemain suite à ses blessures. Nous garderons aussi en mémoire les victimes de l'attentat terroriste qui a frappé la ville de Strasbourg le 11 décembre dernier. Parmi les victimes se trouvaient deux journalistes, un Italien et un Polonais, avec lesquels nous avions plusieurs fois travaillé dans le cadre de la Semaine européenne des villes et des régions. Tout comme nous n'oublierons pas nos anciens collègues qui nous ont récemment quittés, Vicente Álvarez Areces, qui fut président de la région espagnole des Asturies, et Yuri Pil, membre estonien, maire adjoint de Tallinn. En leur mémoire à tous, je vous invite à vous lever pour observer maintenant une minute de silence. Merci. Chers collègues, en votre nom, je veux saluer une délégation de la ville de Gdansk, guidée par la maire faisant fonction, Madame Dulkiewicz, et à laquelle appartient aussi Monsieur Peter Adamowicz, le frère de Paweł Adamowicz, que je salue tout particulièrement. Je tiens à vous remercier pour votre présence ici pour commémorer avec nous la mémoire de Paweł et souligner avec nous l'importance de son combat contre l'intolérance et pour la défense des droits des migrants et encore des minorités sexuelles. Nous allons visionner maintenant ensemble une vidéo en sa mémoire et je passerai ensuite la parole au président de la délégation polonaise, notre collègue Wozniak, et ensuite au président de la région de Poméranie, notre collègue Stuck. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam. During the communist era, he was an active member of the democratic underground opposition. In 1988, he became the leader of a students' strike. This is why he was so committed to creating the European Solidarity Center in Gdańsk. For Paweł Adamowicz, the battle for democracy also meant the present day. He got personally involved in protecting the Constitutional Tribunal and the independent judiciary in Poland.
Every September 1st at 4:45 a.m., sirens wail as a reminder of the outbreak of World War II. The city of Gdansk co-established the Museum of the Second World War, but also always supports the reconstruction of historical monuments. The Cemetery of Lost Cemeteries, where the remains of old cemeteries destroyed in World War II and the communist era are assembled, has been created. Gdansk, being a finalist in RegioStars 2016, is proof that the regeneration of old neighborhoods did not go unnoticed. On a daily basis, Paweł Adamowicz would take part in countless regular meetings in every neighborhood, plenty of face-to-face encounters in the street, and extensive pre-decision consultations. His civic panels are unique across Poland. This was also a time of the biggest urban investment projects related to Poland's joining the European Union. He was in constant touch with European institutions and his voice was heard at the sessions of the European Committee of the Regions. He supported the opening of an office of ALDA, the European Association for Local Democracy, in Mariupol, Ukraine. After a meeting of mayors with Pope Francis, he became intensely involved in providing aid to refugees, in spite of the central government's policy. To this end, he visited places including La Petite École in Brussels. It is in Gdańsk that Poland's first immigrant council was appointed. He took part in equality marches, while the city passed an important document, the Model for Equal Treatment. Monsieur Wozniak, je vous donne la parole. Panie przewodniczący, drodzy goście, koleżanki i koledzy. Ponieśliśmy bardzo wielką stratę. Nie tylko jako członkowie Polskiej Delegacji Narodowej w Komitecie Regionów, nie tylko jako polscy samorządowcy, ponieśliśmy stratę jako Europejczycy, wierni wartościom, na których Unia Europejska jest zbudowana. Jeszcze nie tak dawno Paweł Adamowicz był tutaj z nami, siedział tutaj na tym miejscu, które dzisiaj udekorowane jest kwiatami i jego fotografią. A 13 stycznia został zamordowany podczas największej charytatywnej akcji, jaka ma co roku miejsce w Polsce. Wspaniałej akcji charytatywnej, której celem jest zbieranie pieniędzy dla chorych dzieci, na sprzęt dla szpitali w całej Polsce. Tego dnia na ulice polskich miast wychodzą tysiące wolontariuszy, którzy zbierają datki od wszystkich Polek i Polaków. Wśród tych wolontariuszy był również pan prezydent Paweł Adamowicz. On też zbierał osobiście pieniądze. Tego dnia o godzinie 20 jest podsumowanie, podziękowanie, które w każdym miejscu w Polsce, gdzie ta akcja ma miejsce, się odbywa. Odbywało się również to podsumowanie w Gdańsku. Pan prezydent Paweł Adamowicz od godziny 20 dziękował wszystkim, którzy wykazali się dobrem, przekazali swoje pieniądze na rzecz tej pięknej akcji. I wkrótce po tych słowach podziękowania został zaatakowany przez mordercę.
Ta zbrodnia ma bez wątpienia kontekst polityczny. Taka jest nasza opinia. I to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że morderca tuż po zadaniu śmiertelnych ciosów nożem wypowiedział powód tej zbrodni. Powiedział, chce się zemścić na Platformie Obywatelskiej, a z nią kojarzył pana prezydenta. A drugi kontekst polityczny to jest fakt, że przez wiele miesięcy pan prezydent jako kandydat na kolejną kadencję był obiektem permanentnych napaści ze strony mediów publicznych niestety, które formułowały wiele zarzutów niesłusznych, nakierowanych na efekt wyborczy, na zniechęcenie wyborców do głosowania na jego osobę. Nie możemy tego pominąć. To jest bardzo istotny element tej tragicznej zbrodni. Szanowni Państwo, największą legitymację do tego, żeby mówić o Pawle Adamowiczu, ma mój kolega Mieczysław Struk, prezydent regionu, którego Gdańsk jest stolicą. Zaraz przekażę mu głos. Chciałbym podziękować jeszcze panu przewodniczącemu Komitetu Regionów za słowa kondolencji, panu wiceprzewodniczącemu za udział w ceremonii pogrzebowej, wszystkim przewodniczącym delegacji narodowych za skierowane do nas słowa współczucia i solidarności. Bardzo dziękuję za te wszystkie dobre gesty, pamięci i uznania dla osoby Pawła Adamowicza. Pamiętajmy go, bo to ważna postać tego gremium i całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup pour ce témoignage, cher Monsieur Wozniak. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Struk. Szanowne koleżanki i koledzy. Staję dziś przed Państwem, by uczcić pamięć naszego kolegi, przyjaciela, Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska. Dla wielu z nas morderstwo polityczne, którego stał się ofiarą, było szokiem. Tym bardziej, że do tej zbrodni doszło w czasie koncertu, który był kulminacyjnym punktem największej w Polsce akcji charytatywnej. Jeszcze raz powtórzę, której celem jest pomaganie najsłabszym i dzielenie się dobrem. Ofiarą zaś stała się osoba, która działała na rzecz wyrugowania z przestrzeni publicznej mowy nienawiści. Bardzo trudno jest mi mówić o Pawle Adamowiczu w czasie przeszłym, bo przecież jeszcze nie tak dawno widzieliśmy się tu w Brukseli na poprzedniej sesji plenarnej, a od tego czasu wielokrotnie rozmawialiśmy o projektach i planach dla Gdańska. Planach na nową kadencję, która ledwo co się rozpoczęła. Zwykł mawiać o swoim ukochanym mieście jako mieście wolności i solidarności. To hasło wypełniało życie Pawła od wczesnej młodości przez ostatnich 20 lat, kiedy sprawował urząd prezydenta miasta Gdańska. Używał tego hasła
Nie tylko dlatego, że to właśnie w Gdańsku narodziła się Solidarność. Ruch, który w pokojowy sposób doprowadził do upadku jednego z najstraszliwszych systemów politycznych w historii. Ale również dlatego, że widział Gdańsk miastem ludzi prawdziwie wolnych, bez względu na wyznanie, pochodzenie czy poglądy. Widział Gdańsk miastem ludzi solidarnych, którym nikt nie czuje się wykluczony z tej prawdziwej wspólnoty, jaką tworzymy. Gdańsk dzięki Pawłowi jest dziś miastem na wskroś europejskim, gdzie wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji i równości wiele znaczą. Pawle, w obecności Aleksandry Dulkiewicz, twojej zastępczyni, a obecnie pełniącej obowiązki prezydenta miasta, chcę ci powiedzieć, że jestem przekonany, że te wartości w Gdańsku żyją i będą żyć do końca świata i o jeden dzień dłużej. Jako członek Komitetu Regionów Paweł Adamowicz niejednokrotnie stawał w obronie praw migrantów i mniejszości. Był członkiem Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego, działającego w ramach Komitetu Regionów. Angażował się w budowanie podstaw silnego i opowiadającego się za demokratycznymi wartościami społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym w krajach Partnerstwa Wschodniego. Morderstwo Pawła Adamowicza, który przez ostatnie miesiące był po wielokroć atakowany i oskarżany przez ogólnopolskie media publiczne i polityków partii rządzącej, pokazuje, że degradacja dyskursu politycznego, społecznego i medialnego, z którą w Polsce stykamy się na co dzień, może mieć tragiczne konsekwencje. Naszym obowiązkiem jest temu przeciwdziałać. Dlatego jestem zadowolony, że jutro wspólnie razem, mam nadzieję, przyjmiemy rezolucję dotyczącą przeciwdziałania przemocy i mowie nienawiści. Ufam, że to tylko początek działań, jakie w najbliższym czasie podejmą instytucje Unii Europejskiej, by definitywnie skończyć z bezpodstawnymi i bezkarnymi oskarżeniami, by skończyć z godnym pożałowania poziomem języka w naszym codziennym życiu. Pawle, żegnam cię dziś oficjalnie na forum Komitetu Regionów i powtarzam to, co przez ostatnie 3 tygodnie niejednokrotnie słyszałeś. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Chers collègues, permettez-moi enfin quelques mots pour redire que nous n'oublierons pas le maire de Gdansk et que son action continuera de nous inspirer. Demain, nous débuterons nos travaux par l'adoption d'une résolution sur la lutte contre les discours de haine et les crimes de haine qui a été déposée par l'ensemble des groupes politiques de notre institution. Ce sera un message fort que nous adresserons aux autres institutions européennes. Par ailleurs, en marge de notre prochaine session plénière, le 10 avril, nous allons organiser une cérémonie officielle dans notre bâtiment pour nommer le foyer situé devant les salles de réunion du 5e étage du comité. Pour le nommer, désormais, l'espace Paweł Adamowicz et une plaque commémorative y sera installée. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déjà exprimé son intérêt pour prendre part à cette cérémonie, à laquelle seront également invités les proches de Pavel et les représentants de la ville de Gdansk, ainsi que plusieurs représentants polonais auprès des institutions européennes. Vous êtes évidemment déjà maintenant tous invités à nous y rejoindre le 10 avril, et je voudrais aussi vous signaler que vous pouvez tous signer un livre de condoléances qui se trouve en face de cette salle à l'accueil.